Cześć, witajcie moi drodzy. Ten materiał zacznę nietypowo, bo pytaniem, czy dobry fotel gamingowy musi być drogi? Otóż nie. Zgadzam się jak najbardziej, bo przedstawiam wam bohatera odcinka, na którym to właśnie siedzę. Jest to fotel od Genesis, a dokładnie Nitro 440 G2. Jeden z najnowszych modeli w ofercie producenta. Czy był dobry, czy był zły, czy mnie zawiódł, czy raczej nie? Jakie ma plusy oraz minusy? Oglądajcie do końca, a wszystkiego się dowiecie. Genesis Nitro 440 G2 to fotel gamingowy w niewygórowanym budżecie, który potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć. Fotel jest dedykowany dla osób o wzroście od 160 do 195 cm i wadze do 120 kg. Producent w standardzie oddaje nam poza fotelem dwie poduszki oraz podłokietniki 1D regulowane w zakresie od 26,5 do 33,5 cm. Sama wysokość siedziska może wynosić od 45 do 52 cm, a maksymalny kąt odchylenia oparcia to 150 stopni. Te wszystkie cechy składają się na wysokość fotela, która wynosi od 126 do 133 cm. Na koniec warto napomnieć, że mimo kubełkowej stylistyki fotel jest bardzo wygodny i pomieści szerokie pupy, gdyż wewnętrzna szerokość siedziska to 37,5 cm, a jego głębokość to aż 50 cm. Skupmy się więc teraz może na samym fotelu. Od frontu mamy materiał i tutaj ogromna pochwała dla producenta, gdyż na tym materiale nie zdarzyło mi się spocić, nawet po długim siedzeniu właśnie podczas grania czy też pracowania przed komputerem, więc na długie posiedzenia ten fotel jak najbardziej się nadaje. Mamy oczywiście tutaj bardzo fajną, mięciutką przede wszystkim fajnie poduszeczkę. Możemy ją sobie albo zaczepić tutaj za górny element naszego podparcia, albo tutaj między te otwory też możemy ją wsadzić i dla osób niższych, wyższych jest to pewna forma regulacji. Mamy drugą poduszeczkę, która już taka miękka nie jest, jest bardzo twarda, nawet bym powiedział. Oczywiście możemy sobie ją regulować w zależności gdzie chcemy ją mieć, natomiast dla mnie osobiście ta poduszka była po prostu za twarda. Tył naszego fotela jest wykonany z ekoskóry, ale to w niczym nam nie przeszkadza, gdyż tył nie pracuje, w cudzysłowie na nim nie siedzimy, więc ten materiał z tyłu powinien nam wytrzymać dość długo. Jeżeli chodzi o jeszcze kolejny element budowy samego fotela, to mam oczywiście podłokietniki, ale to może zmienimy kadr, żeby dokładniej wam pokazać, o co tutaj chodzi. Podłokietniki są to dość proste podłokietniki, gdyż jedyną regulacją, jaką posiadają, jest to góra-dół, ewentualnie odchylenie od samego siedziska, ale to się reguluje od spodu już śrubami. Nie mamy możliwości ich przesunięcia do przodu, wykręcenia na boki. Natomiast tutaj moim zdaniem nie jest to do końca wadą, bo spotkałem się z wieloma fotelami, które miały taką regulację właśnie przód-tył, na boki i jeszcze parę innych. I jeżeli nie było blokady, to było to bardziej upierdliwe, aniżeli przydatne. Tutaj mamy tą regulację tylko i wyłącznie góra-dół, ale idzie duży minus dla producenta, gdyż te podłokietniki są stosunkowo niskie i zaraz wam udowodnię, co tu mam na myśli. Nasz fotel Genesis Nitro 440 G2 aktualnie na maksymalnej wysokości zarówno siłownika, jak i podłokietników i wygląda to niby dobrze, bo równa nam się z blatem, biurko to jest IKEA Malm. Natomiast dla mnie osobiście, gdy sobie siądę tutaj na tym fotelu, to aktualnie jest to za wysoko, jeżeli chodzi o samo siedzisko i nie do końca dla mnie jest wygodne patrzenie aż tak wysoko w stosunku do tych podłokietników, żeby je dopasować do samego blatu. Pokażę wam teraz fotel, na którym zazwyczaj siedzę, fotel też od Genesis, ale ergonomiczny. I sami zobaczcie, jak wysoko tutaj są podłokietniki już, gdy też jest siłownik na maksa wysunięty do góry. Tutaj jest zdecydowanie kilka centymetrów wyżej nad blatem, bo mogę się wsunąć aż dotykając tą częścią podłokietnika. I to tylko pokazuje właśnie, jak jest duża różnica między tymi fotelami, gdzie właśnie fotel Nitro 440 G2 moim zdaniem ma trochę za nisko te podłokietniki, żeby dało się wygodnie to ustawić, bo musimy jednak jakiś kompromis zastosować, albo mieć wygodnie na łokciach, albo siedzieć trochę za wysoko. Przynajmniej w moim odczuciu. Co do samej jakości wykonania fotela, to tutaj nie mam do czegokolwiek się przyczepić. Wszystkie śruby były dobrze spasowane, wszystkie materiały były dobrze uszyte, wszystkie nici były na swoim miejscu, nie było ani jednej poprutej.
Jeżeli chodzi o trwałość tego materiału, to tutaj ciężko coś wyróżnić na przełomie dość krótkiego okresu, jaki miałem okazję użytkować jak do tej pory, bo jest to, tak jak wspominałem, na samym początku dość świeży produkt na rynku. Natomiast jeżeli coś by się działo, to oczywiście będę Was o tym informować. Jeżeli chodzi też o tą poduszeczkę, o której mówiłem, że mnie osobiście ona nie leży, jest ona totalnie za twarda. Ja, gdy testowałem ten fotel, siedziałem na nim, grałem, to po prostu tą poduszeczkę sobie wyciągałem i leżała obok. I wtedy naprawdę moim zdaniem jest rewelacja, jeżeli chodzi o komfort, jaki gwarantuje Wam ten fotel. Szczerze powiedziawszy, w tej kwocie to chyba ciężko znaleźć konkurencję, która by była aż tak komfortowa. No dobrze, moi drodzy, tak więc przejdźmy teraz sobie do omówienia regulacji w tym fotelu. O podłokietnikach już wiecie, regulują się one tylko w jednej płaszczyźnie góra-dół, natomiast sam fotel teraz jest na maksa w dół. Przejdźmy więc do tego, jak on będzie na maksymalnym, na wysokość poziomie. I to mamy tyle. No, można powiedzieć, że teraz dorównałem się podłokietnikiem z blatem. Jeżeli chodzi o zakres, to moim zdaniem jest on w zupełności wystarczający. Teraz przejdźmy znowu na sam dół i można powiedzieć, że jestem pod blatem biurka. Natomiast ten fotel, moi drodzy, jest zdecydowanie nastawiony na osoby dość wysokie. Przynajmniej takie osoby na pewno lepiej się na nim będą czuły, gdyż samo podparcie górnej części naszego ciała, mam tu na myśli oczywiście pod kark, i jest zrobione tak, że jest ono dość wysokie. Ja mam 1,83 m wzrostu i na tym fotelu siedzi mi się naprawdę wygodnie. Jeżeli chodzi jeszcze o to odchylenie do tyłu, to miejmy nadzieję, że nie będzie crash testu przy okazji. No, jest ono naprawdę potężne i teraz trochę zniknąłem z kadru, ale już do Was wracam. Jeszcze napomnę, że oczywiście na tym fotelu również możecie się bujać, tylko sobie odblokuję dźwigienkę i to bujanie jest moim zdaniem naprawdę fajne, bo wiele foteli takich tanich ma ten mechanizm do bujania dość kiepski, a tutaj na tym fotelu się buja moim zdaniem naprawdę dobrze, więc osoby, które lubią się bujać, będą z tego fotela jak najbardziej zadowolone, tym bardziej jak jeszcze lekko się odchylicie, to nic, tylko i spać. Ale nie, hola hola, moi drodzy, nie śpimy. Jeżeli byście chcieli się dowiedzieć jeszcze więcej informacji na temat tego fotela, to zachęcam Was do sprawdzenia opisu, gdzie macie linka właśnie do omawianego dzisiaj produktu oraz ceny. Na dzień nagrywania tego materiału ten fotel oficjalnie kosztuje 649 zł, ale już go znalazłem za 599 zł, a pewnymi trikami nawet dało się go dostać za około 550 zł. No i w kwocie około 550 zł to jest naprawdę rewelacyjne krzesło, moi drodzy. Tym bardziej, że jest ono zrobione z takich materiałów, które nie będą Wam powodować problemów z poceniem się podczas długich sesji gamingowych, czy też po prostu w lecie. Jeżeli chodzi o trwałość, to moim zdaniem ona tutaj powinna być dość wysoka, jeżeli nie, oczywiście nie zawiedzie mechanizm. Ale jeżeli chodzi o te wady, no to te podłokietniki, które moim zdaniem mają fajnie, że tylko jedną regulację, ale nie fajnie, że ona jest w stosunkowo małym zakresie, tym góra-dół. No i drugim poważnym minusem, ale na szczęście, który możemy sobie w prosty sposób poradzić, jest ta poduszeczka pod właśnie lędźwia, która moim zdaniem jest ona tutaj totalnie za twarda, za duża i mnie kompletnie nie leży. Może komuś z Was by przypasowała, nie wiem, natomiast to nie jest dla mnie ta poduszeczka. Ja z niej zrezygnowałem, siedziałem bez niej i było mi zdecydowanie wygodniej. Tak więc jeszcze raz na koniec, moi drodzy, jeżeli ten materiał się Wam podobał, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawicie łapę w górę, subskrypcję na tym kanale, co by nie ominęły Was kolejne filmy, testy, recenzje oraz wiele, wiele innych ciekawych rzeczy, a zachęcam Was, bo w najbliższym czasie będzie się naprawdę dużo działo. Jeszcze raz Wam dziękuję za uwagę. Do samego końca, mówił Chemik. Do zobaczenia. Do usłyszenia.